Krzysztof Kamil Baczyński, Oddycha miasto. Oddycha miasto ciemne długimi wiekami. Spowiada miasto ciemne dawnych grobów żałość. Rozrąbane żelazem, utulone snami, nienasycone płaczem, niespełnione chwałą. Nie wiesz, jeżeli ci się ulice pogłębią i staną się jak otchła, w której śmierć się pyszni i obłokom kwitnącym jak gałęzie wiśni i chmurom, które zawsze te same tam, w górze. Jak oblicze tęsknoty wykutej w marmurze. Nie wiesz nawet pragnieniom, jeśli cię zawiodą nad brzeg spalonych domów i każą ci skoczyć przez wytłuszczone okno do czarnych ogrodów, ażeby na zhańbione prochy zamknąć oczy. Ale uwierz tym głazom, co z kamieni bruku, jak psy zdeptane wyją i krwią ludu chluszczą, i rwą się niepomszczone, i o bramy tłuką. O, niech ci one będą jako słowa ustom, niech ci wytrapią czułość z wzroku. Z wzroku, z wzroku, z wzroku, z wzroku i krew z rany, abyś kochając wielu, sam był pokochany. O pij, pij te ciemności z zwalonych ruder. Przyjmij w siebie to miasto gromów, które biją, tych kilińskich. Okrzejów, jak oskardy trudu, i kiedy runą w bruki, niech w tobie ożyją. Stań się krzywdą i zemstą, miłością i ludem. Ochwyć za miecz historii i uderz. I uderz! Przewijam pasek ze zdjęciami. Pamiętaj Kobane. Tak broni się Kobane. Pamiętaj Kobane. Medialna noc. Pamiętaj Kobane. Wirtualny pasek. Pamiętaj Kobane. Donbas, nie znam tego słowa. Donbas,
Poszło? Spałam z trupami pod jednym kocem. Przepraszałam trupy, że jeszcze żyję. To był nietakt. Przebaczały mi. To była nieostrożność. Dziwiły się. Życie było wtedy tak bardzo przecież niebezpieczne. Czytaliście dziś gazetkę? Mówi ślusarz. Cały świat idzie nam na pomoc. Za tydzień będzie koniec. Moja stara ma dzisiaj imieniny. Zapraszam całą kamienicę na zabawę. Mówi ślusarz. Kamera poszła? Poszła. W schronie czekają na bombę. Trzęsą się. Kulą się. Zamykają oczy. Zasłaniają uszy. Modlą się, milczą. Swój tuli się do swego. Swoja tuli się do swojej. Obcy tuli się do obcego. Żona tuli się do złego męża. Zła córka objęła matkę. Pijak mówi: przebacz mi Boże. Wszystkich otwiera trwoga. Łączy trwoga. Oczyszcza trwoga. W niebo wstępują zbiorowo. Do nieba trwogi. Palą się domy po lewej. Palą się domy po prawej. Cała ulica w ogniu. Przez krzyczące płomienie biegną krzycząc ludzie. Przebiegli. Jeden pozostał. Znaczone na jawie i we śnie, ich policzy, większością głosów. Kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie, od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę, przez zieleń, czerwień, do zimowej czerni. Początek dżumy, sobota, popełnienie samobójstwa. Na faktów mogę pomyśleć, o sprawach dawnych, dalekich. Nie niedzielę, w na przykład nie ma wody. Naszych sprzymierzeńców na morze. Szturm przy bramie wschodniej, panej, ślą mąkę, przymierze. Worki, otuchy, tłuszcz monotonne. I dobre rady. To wszystko pozostało nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy, emocje trzymam w karbach. Piszę o faktach. Podobno tylko one cenione są. Jeśli nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia, z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się. Zwykłe wahanie nastrojów losu jeszcze się ważą. Niewiadomych sprawców. Że miasto jeszcze się broni. Rozmowy o zawieszeniu broni. Naja, nieprzyjaciel interweniował. Naja, kto ich policzy? Naja, pobóżliwym. Kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie. Od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę, przez zieleń, czerwień, do zimowej czerni. Wtedy wieczorem, uwolniony od faktów, mogę pomyśleć o sprawach dawnych, dalekich, na przykład o naszych sprzymierzeńcach za morzem. Żeby nosić broń. Wiem i współczują szczerze. Ślą mąkę, worki, otuchy, tłuszcz.
i dobre rabini, zbyt stary, żeby nie wiedzą nawet, że nas zdradzili ich ojcowie, nasi byli alianci z czasów drugiej apokalipsy. Nie wiem. Synowie są bez winy, zasługują na wdzięczność. Nie wiem. Więc jesteśmy wdzięczni. Nie wiem. Dzięki wojnie. Nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia. Nie ma wody. Ci, których dotknęło nieszczęście, są zawsze samotni. Nie ma wody. Obrońcy Dalaj Lamy, Kurdowie, afgańscy górale. Nie teraz, kiedy piszę te słowa. Zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnych. Żeby nosić broń. Zwykłe wahania nastrojów losy jeszcze się ważą. Zbyt stary. Tłuszcz, żeby nosić tłuszcz, broń. Tłuszcz, walczyć jak tłuszcz, tłuszcz. Zbyt stary, żeby nosić tłuszcz, walczyć jak tłuszcz, tłuszcz. Zbyt kości przed... Przed dwo... Zupełnie. Przed dwo... Wiem, przed dwo... To wszystko przed dwo... Przed dwo... Poruszyć. Może wczoraj. Może wiem, wczoraj. Monotonne to wszystko może nikogo nie zdoła może poruszyć. Może wczoraj. Wiem, monotonne wczoraj. To wszystko nikogo nie zdoła miasta. Poruszyć. Plask, 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 plask. Plask, wszyscy chorują, wszyscy chorują, plask, wszyscy chorują, plask, wszyscy chorują, plask, wszyscy chorują, wszyscy chorują, wszyscy chorują, poruszyć. Las na horyzoncie, na mrowie wiem, wojsk, monotonne to wszystko, ich światła, nikogo nie zdoła poruszyć. Słucham hałasu bębnów, raz, wiem, raz. Raz, barbarzyńskich, raz, monotonne to wszystko, brzasków, nikogo nie zdoła poruszyć. Samotni, prawdy, samotni, przywiązanie, niepojęte, przywiązanie, przywiązanie, że miasto jeszcze się przywiązanie. Broni. Bajek. Wdzięczność, więc jest ta wdzięczność. Więc jest niepojęte. Ta wdzięczność, więc niepojęte. Jest ta wdzięczność. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Nie wiadomo, zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Kiedy zaczął się najazd. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. W grudniu, wrześniu, może wczoraj, o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruinę, nie pozostanie nic. Wiem. Piszę tak, jak potrafię. Monotonne to wszystko. W rytmie nikogo nie zdoła poruszyć. Magazyny puste. Wiem. Jednostką monotonne to wszystko. Stał się szczur. Wtorek. Nikogo nie burmistrz zdoła zamordowany poruszyć. Przez niewiadomych sprawców. Środa. Rozmowy o zawieszeniu broni. Nieprzyjaciel interweniował. Czwartek. Może wczoraj. Po burzliwym może wczoraj, zebraniu. Może wczoraj. Odrzucono wczoraj, większością może głosów może wniosek wczoraj, kupców wczoraj, korzennych o bezwarunkowej kapitulacji. Piątek. Początek dżumy. Sobota. Popełnił samobójstwo NN. Niezłomny obrońca. Niedziela. Nie ma wody. Odparliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej Bramą Przymierza. Wiem, monotonne to wszystko. Nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy. Emocje trzymam w karbach. Piszę o faktach. Podobno tylko one cenione są na obcych rynkach, ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się zabijaniem.
Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale się pani tu dostała? Ach, co to było? Było chyba zaraz i ciocia Józia, jej dom i ogrodowa 49, stykał się z naszym, chłodna 40, tyle że jego trzecie podwórze, tylny mur, w nim dziura, to było przejście na nasze długie podwórze. Ale jedno, byłem szczęśliwy, że było nas więcej. Co prawda ciotka Józia wróciła do siebie, ale Stefa została, nie było smutno i to, że ocalała. Ale zaczęło się nagle, po różnych klęskach i wieściach, tak okropnie pogorszenie i piekło, że odechciało się wszystkiego. Atak na chłodną, ogrodową szedł. Ludzie byli tam już rozstrzeliwani, paleni na stosach na Gruczewskiej, na Bema i Młynarskiej, na Wolskiej. Ci, co bronili z uporem, podziwiam jakim, linii Polskiego Frontu, co i raz mieli odcięte schody, zejścia, wszystko. Leżeli na dachach, na tych czwartych, piątych piętrach. Dachy się zapalały, paliły, a oni z dachem spadali w dół. Piec jak w getcie w 43 na Wielkanoc. Wydobywanie, odsypywanie, gaszenie, pomoc. Było trudne, choć było, ale uniemożliwiane przez wciąż nowe bomby, podpalanie, czyli beznadzieja, w kółko, na któryś krzyk samolot. Zlatujemy do piwniczki, płytkiej suteranki z wytwórnią szklanych rurek i bombek, tłok, panika, modlenie się, huk, warkoty, łopotanie bomb, jęki i strach. Znów zniżają się, huk. Chyba trafiło we front, kulimy się. Obok któraś stara sąsiadka bije się w piersi. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Wycie samolotów, bomb, najświętsze serce. I nagle wyrywa coś naszym domem. Fruwają framugi z okien, drzwi, szyby, huki. Koniec? Jeszcze trzaski. Jeszcze dalsze huki. Na razie wychodzimy. Podwórze zmienione. Czarne, posypane, osiwiałe, okna puste w drzazgach. Przed bramą lej na pół jezdni. Patrzymy z drugiego naszego piętra na to. Tłumy na podwórzu. Piekło dalsze nieco, ale bez ustanku, źle. Tłumy w popłoch. Z pakami towołami latają. Ci do bramy, ci z bramy, ci do ogrodowej przez dziurę, tamci z ogrodowej do nas. Nagle zamieszanie, straszny krzyk. Jakieś zawirowanie tłumu, coś niosą, kogoś kładą. Trupy? Krzyk. Czyj? To pani Górska, jej syna zabiło w szkole na Lesznie. Znieśli trupy. Cała szkoła zbombardowana. Leszno sto ile? 111 czy 113? To ta, do której poszedłem raz na szopkę. Dawno przed wojną oczywiście. W czasie któregoś aktu obrywały się w lewym kącie sceny koce. Nagle gołe kulisy. Katastrofa, tam czekało pełno aniołów, króle i różni na swoją kolej. Z piskiem to się rzuciło w kąt. Stłoczyło. Zbiło w trójkącik. Anioły tuliły się. Wtulały, zakrywały sobie łokcie i piszczały. Jak mi było ciężko tu na tym podwórzu teraz. Poszło? Możemy. Postanowiłem wrócić na razie do Ireny na chłodną 24. Zastałem ich już wszystkich w piwnicy, przygnębionych. Ale tu było i ciszej, i mniej ludzi. Naprzeciwko siedziały dwie kobiety. Jedna martwiła się o dzieci, bo zostawiła na Pradze u wedla. Druga była z nią trochę młodsza. Siedziały skulone. W tym korytarzyku. Odchodzenia raz na ileś po kartofle, po węgiel w normalnych czasach. Jak sowy. Powiedział strasznym, wyraźnym szeptem po swojemu i wolniutko Staszek. Natarcie się powiększa. Coraz więcej tego bombardowania. Ratowani jako tako, przytomni, cali. Zlatują się do naszych piwnic. Straszny popłoch. Na podwórzu też, my sami w popłochu. Przenosimy się do ciotki Józi przez tą dziurę na ogrodową 49. Tam jakieś baby na podwórzu, przekuchnia, dyma i chłopy biją się siekierami.
gonią, rzucają im, latają siekiery w powietrzu. Nic nie przesadzam. Idziemy do mieszkania ciotki na 4. piętro, ale tam da się dłużej wytrzymać niż 2 minuty. Razem z sublokatorką, starszą panią ciotki Józefy i z jej bratem, też siwym, znatujemy z jakimiś ich i swoimi manatkami na któreś niższe piętro do kogoś, do jakiejś kuchni. Siadamy. Sublokatorka ciotki Józi podaje siwiemu bratu: masz chleb z cukrem. Bierze. Je. Już się nagrywa. Dać ci jeszcze chleba z cukrem? Kiwa głową. Ja tam nie mogłem jeść nic od 2 dni. Zbombardowanych przybywa. Wszystko siwe, od gruzu, zadymione. Ciotka Józia, Stefa, mama uważają, że ta piwnica słaba, dom z desek, trzciny z wapnem i z cegieł tylko. A sąsiednia, 51, klejnowskie sklepienie, nowy dom nieotynkowany jeszcze. Przenosimy się szybko, dziurami pod ziemiami. Tam tłumy siedzą na betonie mokrym po kątach karbidówki. Mama, ciotka Józia i Stefa zdejmują bety, rozkładają się na jakimś wolnym kawałeczku. W tym tłumie harmider, huki, pociski, bomby nie do wytrzymania. Gdy strzepujesz pyłek, jesz posiłek, sadzasz tyłek na kanapie, łykasz wino, ludzie giną. Sadzasz tyłek na kanapie, łykasz wino, ludzie giną. W chwili, gdy strzepujesz pyłek, jesz posiłek, sadzasz tyłek na kanapie, łykasz wino, ludzie giną. Nazwa grat ołowiu, grzmot żelaza, nieświadomi co ich winą, ludzie giną. Grat ołowiu, grzmot żelaza. W miastach o dziwacznych nazwach grat ołowiu, grot żelaza, nieświadomi co ich winą, ludzie giną. Śledzi wzrok bez krzyku, bez spowiedzi, bez żegnania się z rodziną, ludzie giną. Bez krzyku, bez spowiedzi. W wiosk-
wojskach, których nie wyśledzi wzrok bez krzyku, bez spowiedzi, bez żegnania się z rodziną. Ludzie giną. Durni z ich nienową już dotkryną, niech tu giną. Ludzie giną, gdy do urny wrzucasz głos na nowych. Durni z ich nienową już dotkryną, niech tu giną. Ludzie giną, gdy do urny wrzucasz głos na nowych. Durni z ich nienową już dotkryną, niech tu giną. Niech tu giną. Niech tu giną. Dalekich, by nas przejąć mógł czyjś bólu grymas, gdzie strach lecieć cherubinom, ludzie giną. W stronach zbyt dalekich, by nas przejąć mógł czyjś bólu grymas, gdzie strach lecieć cherubinom, ludzie giną. Wbrew posągom i muzeom, jako opał służy dziejom. Przez stulecia po Kainie, ten kto ginie. Wbrew posągom i muzeom, jako opał służy dziejom. Przez stulecia po Kainie, ten kto ginie. Kiedy mecz oglądasz, czytasz, co wykazał sondaż, bawisz dziecko śmieszną miną, ludzie giną. W chwili, kiedy mecz oglądasz, czytasz, co wykazał sondaż, bawisz dziecko śmieszną miną, ludzie giną. Czas dzielący ludzkie byty na zabójców i zabitych zmieścić je w rubryce szerszej, tak w tej pierwszej. Czas dzielący ludzkie byty na zabójców i zabitych zmieścić je w rubryce szerszej, tak w tej. Thank you.
niespełnione chwałą, co bronili z uporem w mediach społecznościowych, że miasto jeszcze się broni. Śmierć jego stworzeń. Ludzkość przywróci, zbyt stary, żeby nosić broń, na Wielkanoc nami. Oblężenie trwa długo, jako środek, a zawsze wszystkich czytaliście dziś, wczoraj o świcie wszyscy, na któryś krzyk, deklaracje, niech w tobie ożyją. Znów zniżają się huk. W największych było smutno. Piec jak w getcie w 43. Mieli odcięte schody. Praw człowieka, ale zaczęło się. Nie wiem kiedy. Chorują tutaj na zanik. Patrzymy w twarz. Gnidą, bo o zupie chlebie i kości ludzkie byty. Postanowiłem wrócić. I tylko sny nasze, niezbywalnej, ale uniemożliwiane, zamieniony w towar poczucia czasu.
strzelała